Om Shanti. Om Shanti. Często odnoszę się do słowa boskość, ponieważ w moim dzieciństwie zawsze czułam w sobie boskość oraz połączenie z Bogiem. I zawsze mówiłam, że moje korzenie wyrastają z Boga. Gdy zrozumiałam, że tak, ja jako dusza byłam godna czczenia, byłam boska. I następnie stopniowo traciłam tę boskość i nabywałam różnego rodzaju wartości. Zatem, gdy pojawiło się to uświadomienie, to ponownie rozpoczęła się podróż do stania się boską. Ja również zrozumiałam, jak moje wznoszenie się w czystości, boskości jest korzystne dla całego świata. Zatem ogólnie rzecz biorąc, patrzymy wokoło, mówimy, popatrz, w jakich warunkach żyją ludzie, jaką postawę mają, ale ja zawsze czułam, że byłam prowadzona swoją wewnętrzną boskością. I ja to utrzymałam, ponieważ wiedziałam, że muszę odgrywać tę rolę. Przed przyjściem do wiedzy byłam czcicielką. Czciłam Pana Krishnę i inne bóstwa. Regularnie się modliłam i wykonywałam czczenie. Ale ja też wiedziałam, że muszę zwracać uwagę na wdrażanie boskich cnót. Jednakże wszystko rozpoczyna się od czystości. Gdy w tobie jest czystość, czujesz, że masz boskość. I następnie oczywiście niektóre z tych
właściwości są takie jak nieograniczoność, szczodre serce, patrzenie na każdego trzecim okiem wiedzy, jak na duszę i zadowolenie, bycie wolnym od wszystkich pragnień. Jeden z tych wyraz boskości to jest bycie dawcą. Przed gyan ja czułam, że chciałabym służyć, być wolontariuszem, stale dzielić się, dawać. Teraz ja rozumiem, że to całe pragnienie służenia wynikało z tego boskiego, czystego wnętrza. I teraz ja rozumiem, że wcześniej to dawanie było na fizycznym poziomie, a teraz to dawanie i dzielenie się jest dla dusz. Dzielimy się wszystkim, czego ktoś potrzebuje. Być może ktoś nie rozumie wiedzy. My po prostu możemy podzielić się tym, czego ta dusza potrzebuje. Jeżeli dusza potrzebuje spokoju czy miłości. I wtedy tym powinniśmy się podzielić, przekazać to, słowa mądrości, słowa błogosławieństw. I po prostu same dobre życzenia i czyste uczucia. To jest tak, jakby się dawało światło i miłość i duchową siłę. Zatem dawanie jest jedną z najważniejszych właściwości boskości. Nieograniczone, szczodre serce jest również wyrazem boskości. I zawsze utrzymujesz dobre właściwości wszystkich, ponieważ utrzymywanie takiej czystej wizji spojrzenia na innych jest również wspaniałym dawaniem. Być może ta dusza nie jest w stanie zobaczyć swoich właściwości, ale gdy ty patrzysz na te specjalności, to sprawia, że ta dusza też staje się ich świadoma. I to Baba w istocie robi, jeśli chodzi o nas. My nie znaliśmy swoich właściwości. Drishti Baby, które pada na nas, na nasze specjalności i właściwości, od razu nam pomaga. Pomogło i pomaga. I ja dowiaduję się, kim jestem, że byłam boska, godna czczenia. I że stałam się czcicielem, a teraz ponownie mam stać się godną czczenia. Ten punkt sam Bóg nam uświadomił. To nie jest moja myśl. Ja nigdy nie mogłabym nawet mieć takiej myśli. Ale teraz ja wiem, że Bóg przyszedł, żeby uczynić nas godnymi czczenia. Zatem poprzez czystość, boskość i boskie cnoty. Ja myślę, że to jest naszym głównym celem, na którym się skupiamy w życiu. I w tym z pewnością jest wiele radości, błogości, zadowolenia wewnątrz. Zatem obecnie nasza podróż polega na tym, żebyśmy stali się godnymi czczenia. Żebyśmy stali się źródłem siły i światła dla wszystkich dusz na całym świecie. Są memoriały tych, którzy byli godnymi czczenia, ale teraz my jesteśmy tymi duszami. Zatem my musimy stale unosić się, myśleć o wnoszeniu korzyści całemu światu.
Powinniśmy stale mieć dobre życzenia i czyste uczucia dla każdego. I zawsze głęboko wewnątrz ja widzę ten mały wizerunek tej duszy godnej czczenia. Ja naprawdę widzę tę boginię, która stale daje, stale się dzieli. Zatem jestem pewna, że wy wszyscy też pomyślicie o tym, poczujecie to i zostaniecie w tej świadomości. I poprzez swoje drishti po prostu spełniajcie pragnienia wszystkich, żeby doświadczyć boskości, spokoju, miłości. My otrzymaliśmy od Baby i my mamy się teraz tym dzielić ze wszystkimi. Om Shanti.